Dzień dobry wieczór. Z tej strony Cialny GD oraz... Michał. I Kuba. Witam was serdecznie w 10. sezonie Don't Starve Together, gdzie jesteśmy aktualnie na wyspie lunarnej, z której chwilowo będziemy uciekać, żeby... żeby co? Żeby pozrzucać rzeczy po prostu. I pamiętajcie, że fajnie będzie, jakbyście nam zarzucili łapki w górę i takie tam, bo to nam bardzo pomoże kanał rozwinąć. Jeszcze tylko tutaj sobie te wodorosty wrzucę. Kotwica. Czekaj, gdzie one są? Postaw. Masz. Nie ma wodorostów, ty panie. Tych listownic. Ja mam 26. A, dobra, to weź wrzuć na ten. Oj, ty panie. Ciągnęło nas? No tak, troszeczkę. Ty, a czemu... Co się dzieje? Czemu nabieramy wody? Bo się uderzamy. Spycha nas w ogóle w jedną stronę. No właśnie widzę, co nas spycha. O, nie już. Wiem. Dobra, uff. Stop. A, bo ty obracasz. Ty wiesz co? Czekaj. Skrzynka. Weź zarzuć, no. Stop. To nie tu. Nabieramy wody. Wiem, widzę. A, tu jest dziura. Aha, no właśnie widzę. A, tutaj jest, dobra, załatwiaj dziura. Dobra, i teraz wiesz co, zrobimy od razu tak, że naprawimy tą łódkę. Nie. O, czekaj, było. O, jest, napraw. Dobra. Teraz tak, szybkie ten. Dobra, my musimy teraz płynąć. Dobra, to ja tak. Nie to. Przestań wracać. Tak, tylko że musimy w tamtą stronę popłynąć. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, jak my się teraz tutaj będziemy... No stukniemy się trochę, no wiecie co, no... Czekaj. Ej, póki jesteśmy na tym, póki jesteśmy na lunarnej, mamy zabrać krzaki awokado. To jest super jedzenie. Ale my tu zaraz wrócimy, wiesz? Bo my po prostu idziemy pozbierać jakieś żarcie i inne rzeczy i zaraz wracamy, tak? Na tą lunarną, dobrze mówię? No myślę, że tak. No to dobrze. No dobra, to co? No sobie sterujemy tak ładnie, powoli. Wiesz co, ale ten... Ojku, Kuba, obróciłbyś statek tak, żeby ten nadajnik był z tyłu? Nadajnik był z tyłu? Okay. Tak. No to będzie ładniej wyglądało wtedy. Ja wiecie, estetyka i te sprawy. Jeszcze troszeczkę. O, pięknie. Nic nie widać. Ale śnieg upadł. Czekaj. A kto ok? Te krzaki to jest żarcie, więc nie trzeba. Z jednego kajaka 3 owocki. Kajaka? Krzaka. Teraz on dają 40 głodu. Dobra. Ktoś jest przy kotwicy w razie W? No, jestem już. Dobra, bo w razie gdyby coś tam było, nie... Staram się. Michał, zbierzesz drewno? O, no i pięknie. Yes. Ale ta sielanka, nie? Ja słyszałem teksty w stylu: dorzuć jeszcze jeden żagiel, albo 2. Dobra, uwaga, chwilę nie steruję, muszę coś zjeść. Uważaj jedzenie. A, widzisz. Dobra, jak my tutaj te... No, no trochę na, troszeczkę na prawo. Dobra, o tak. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś używał magnesu. Super, jesteśmy w czymś pionierami! Haha! Ale wiesz co, to jest bardzo fajne. Bo można jeszcze... No. Bo można jeszcze zrobić w ogóle tak. Ja o tym myślałem. Kuba, jakby co, przygotuj się tam zakotwiczyć. Tak. Patrzę. Wiecie co, Michał, dodasz drewna? Bo nic nie widać. No. Michał dzisiaj jest rozmowny. Jeszcze. Dobra. O, super, to się przyda. Uwaga. O, trzasło. Dobra, jeszcze to teraz zrobimy tak. Nie, poczekaj. Nie. Już. Dobra, teraz wiesz co, najlepiej... Najlepiej jak powiosłuję. O właśnie. A, bo ty masz te wiosło. No i dobra. Ty wiosłowałeś z kotwicą ten, obniżoną? No. Chłopie, jestem Wolfgangiem. Super. Kółko z łódek, co się kręci. Laska przyspieszenia. Przyda... Laska przyspieszenia, no właśnie. Idziemy po laskę. Oj, ty... Ojej, mam tutaj pingwinów tam wyskoczyło. Idziemy od razu po szybką laskę. Tutaj są, nie? Tak, tak, będą, będą. Uważajcie na pająki, nie? Bo wy macie, a ja bym też chciał... W ogóle jedzenia nie wzięliśmy, ha, ha. Dasz radę? Dobra. No pójdę. Dobra, Michał, ty masz jakieś światło ze sobą? Nie. Nie, dobra, stój, poczekaj. Poczekaj. Mam. Mam. Masz? Dobra, no to ty będziesz moim światłem, a ja będę low morsa. Dobrze, idziemy. On powinien być tu. Jest. O, tu jest. Ty, ale ty ode mnie nie uciekaj, tak, panie! Ty chcemy te listowie zabrać, czy nie? Dobra, chodź, szukajmy go. Gdzie on jest? Jego upanie. Tu jest. Michał, weź złap tą latarnię. Złap tą latarnię, szybko. Chodź tu. W tą stronę. Szybko, 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 szybko. Idziesz za mną cały czas. Dobra, wyłącz latarnię. No i padłeś. I co mi zostawiłeś? Super, mięso i ten. Nie padł. Jest tu, jeszcze biega jakiś. Gdzie? A to ten mały. To nie chcesz go? Na razie nie. O jakie. Nie macie. Jak masz mapę, to u góry. Dobra, wrzucam tutaj jedzonko. Nie, nie. Będzie akurat, wiesz co, panie szympans, kolejne ten, morsy są tutaj, wiesz? Tu, tu i tu. Te pułapki z lunarnej przy nim postawcie, to będzie go automatycznie zabijać. O, to jest myśl. A, które, te, które ja mam w zestawie. Te rozgwiazdy śmieszne, no. Tak, tak, tak. Idziemy na dół jeszcze? Wiesz co, poczekaj, pierwsze co to tak, skrzynka lunarna trzeba zrobić. Co to jest skrzynka lunarna? To będzie taka ładna skrzynia z tych rzeczy lunarnych. Chociaż ja nie wiem po co, jak skoro my tu już tutaj mamy jakieś skrzynie, które są nieopisane. Dobra, na rzeczy lunarne, czyli na przykład te krzewy kamiennego owocu na razie, potem to weźmiemy, dobra? Plus, co jeszcze? Puste butelki... Ojejku, to trzeba wziąć ze skrzyni tam te rzeczy. Te pułapki zostawimy. I co jeszcze? O, cześć Szymon! Szymon znowu z pracki, dobrze. To tamte rzeczy się poogarnia. Wiecie co, ja się objem troszkę, pozwolicie mi. Ja coś poszukam do jedzenia w ogóle. No właśnie, a ja bym poszukał kogoś do zabicia, żebym sobie coś zjadł. Ja bym poleciał na te morsy. Cześć Szymon, fajnie, że jesteś. A, no właśnie, skina zmień, dobra. No właśnie, dzisiaj skina kupiliśmy. Była ankieta, którego mam wybrać. Oczywiście wybrali tego, moi widzowie jak zwykle wybrali to, co chciałem. Naprawdę? Tak naprawdę, to nie. Dobra, dzisiaj jestem bezokim jeleniem. Potwierdź strój. Oj, otrzymano od razu, dostaliśmy napis, bo zasychasz. Cześć! Jestem bezokim jeleniem w kasku, więc na pewno sobie krzywdy nie zrobię. Od razu się napijemy. No kochani widzowie, no ja chciałem śniegowego, ale już niech będzie. Nie ma. O, Michał z krzykawki robi to dobrze. Co tutaj jest takiego małego, co można zabić i ten, żeby szybko duszę ogarnąć? Ja wiem, że pszczoły, ale wydaje mi się, że teraz ich nie będzie. Chyba, że będą. Przepraszam, czy są tutaj pszczół? No to perki, dzień dobry! No i ma, ale weźcie tutaj. O, już, dusza raz. Są też, no popatrz. No ale ej, no aż tak się nie bawimy, żeby tutaj combo robić. No dobra. Big Freak Gaming, ja wiem, że to tak nie działa. O, jeszcze wy. I ty, Brutusie. Damy radę. Dobra, ile mamy? 13. To szczęśliwa liczba. I ty teraz będziesz ostatni. No i na co ci to było? Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Żądełka też zbiorę pewnie, co, kochani? Zimę to głównie pająki, właśnie wkurzone pszczoły ewentualnie. No to wkurzone pszczoły są dobre, bo dużo... O, no i na co wam to było? Ja lecę na pająki. Oj, akurat guano nie chciałem. Chociaż kiedyś się słuchało. Pewnie, że się teleportuje do morsów. No taki był plan z tego powodu właśnie. Otwieraliśmy, dobra, one są tu, tam i tam. Dobra, ile tutaj mamy? 11. No i może być. No chodźcie pajączki, chodźcie, chodźcie. Ile tam mam? 42 i ten, nie jest źle. Dobra, najpierw zaczniemy od tych. Dobra, i teraz od pana... Aha, nie trafiłeś. Dobra, no i teraz sobie ogarniemy pana Makkoła. Zrobi mi tam ktoś... Lalala, co to jest? Lalala, ktoś ci ma zrobić? Co? Lalala. Dobra, już mam. Okej. Okay. No dobra, będziemy rozwalić ten koch. Jeju, jak ja to lubię. Ja teraz tylko trzymam X, nie? O, zatrzymał się. No i jest. O, pięknie. Trójka. Zacieszam. Ja akurat sobie trawę zbiorę jeszcze, więc coraz lepiej. Ja już to mam nawet odblokowane. Która ładniejsza? Ta zdeprawowana czy zwykła? Ale szympans, chłopaki już mają. Chłopaki już mają tego, więc to nie ma problemu. Można by połapać ich świetlików może? Ty masz coś? W skrzynce z narzędziami jest ten, siatka. Więc można łapać. O, a, nie mam miejsca, świetnie. Czekaj, ile mam tych dusz? Chyba 8. 3, nie, 4. 9 mam, dobra. Ale i tak zimno, dobra, tutaj się na chwilę ogrzejemy. Dobra, już wiem, już spokojnie. Dobra, trochę się tutaj dogrzejemy w ten sposób, co byśmy sobie zjedli, zjedli sobie miodek. Okej, nie dostałem odpowiedzi. Którą wybieramy? Zdeprawowaną czy klasyczną? Dobra, bierzemy zdeprawowaną. No i dobrze. O nie, słyszę psy. No nie, daleko jeszcze? Niedaleko. Nagrzany jako tako. Dobra, lecimy. O, kasku nie ma! Uwaga, Michał! Dobra, ja już lecę. Michael. Lecę. Ojejku. Michael, to jest jednym z lepszych. Co? Dobrze. Michał, śpisz? Nie, prawie. No dawaj, weź odganiaj to. Gdzie one są? Znaczy, gdzie oni są, może tak. Ten skin jest jednym z lepszych. Naprawdę? Bez oki jeleń jako... Aha, do tego, do laski. Bo jeszcze od razu, Szymon, nie wiem czy widziałeś, mamy zmienionego skina na tego, na Vortoxa. I teraz jest ładnym, bez okim jelonkiem. Idealnie na zimę pasuje, chociaż śniegowy pasowałby ładniej. Nie chcę nic mówić. Dobra, zaraz się pojawią, także uwaga. Ty, także uwaga, ja nie mam tego. Już są. Sikawka! No właśnie. Uwaga. Okej, mogę działać. Lecz. A, muszę mieć czym. Lecz, bo padnę. Nie mam czym, nie mam dusz. Ale się wpiły na mnie. Ej! Grało was? Wakaski? Ale ich jest dużo. Dobra, uwaga, mam 4 dusze. Nie mam kasku. To panie. Dobra, ja to robię. Oj! Zmarzłem, odmarzłem. Michał, błagam cię, jedna sprawa. Ja cię naprawdę uwielbiam, przyjacielu. Ale jeżeli widzisz, że nie masz kasku, to błagam cię, uciekaj. Dlaczego? Mam dużo życia. Aha. Po prostu się nie pchałem, gdzie się mam pchać. Wielka zimowe. No tak, masz rację, Szymon. Dobra, ktoś potrzebuje życia? Raz może. No ty to koks jesteś, nie? To ja trochę więcej. Jeszcze raz może. Dobra. Przydałoby się zwykłe mięsko jakiekolwiek takie. Mięsko potwora jest, wiesz? A no, właśnie ty... Mięso potwora to ja wiem, że jest. Słuchaj, a ty masz te? Ojejku, jak one się nazywają? Te wodorosty? Zostały na łódce. Ty szybko skoczysz, nie? Tak. Ja... No dobra, skoczę szybko. Tylko się najem. Jakiś miki steel by się przydał. Wiesz co, jajek poszkodki nie chcę wam zjadać. Nie mam z czego zrobić, o to chodzi. Poczekaj. Borsy mogę porobić, ale... Są dwa duże mięsa. No to zaraz, no to robisz tak, poczekaj. Bierzemy dwa duże... Nie. Stop, teraz węgorz. No co, dwa duże mięsa i jedno mięso potwora. Jedno mięso potwora i dwa skrzydła nietopeliszka i... A, to... Bo ja przed chwilą zabiłem. No. Ja widzę to, co mam w lodówce, z tego dziarnia. A, widzisz? Idźcie na pająki jak po mięsko. No tak, ale mięso potwora to jest z pająków, to... Ale jest dobrze. Jest dobrze. Trochę dużo kłów ogarnia. Tak? Tak, a za bardzo można porobić z tego. O, co to nie ta skrzynia? A czemu tutaj jest zgnite żarcie? Kto tutaj wsadził? Zgnite żarcie do serduszkowej skrzyni. Może się zrobiło zgnite. Teraz coś złego tutaj wstawiłem. Zemna pułapka. O, zemna pułapka może być. Brzmi dobrze. Dobra, to słuchajcie, kochani, to ja się objem. Na to, dobra. Tą, wiecie co, przepraszam. Pójdzie tą laskę sobie damy tutaj. Trawy? Jeszcze raz? Ktoś trawę pójdzie pozbierać po prostu w międzyczasie? Wiesz co, ja też mam jej nie za dużo. Ja teraz polecę ten, jak to się nazywa? Do łódki, po rzeczy. No to idź, ja sobie pozrywam. To idę, już jestem w połowie drogi. Tutaj jest w ogóle bardzo dużo drewna. I pająków. Dobra, to zbieram też razem z tymi szyszkami, bo może, nie wiem, Michał będzie chciał się w drwala pobawić znowu. Znaczy w drwala. W zasadzacza. Na razie nie, bo jest drewna dość. Ten las jest porąbany, to prawda. Opłaca się te zemna pułapki robić? Tak. No to dobra. No słuchajcie, bo musimy stąd w ogóle wszystko wziąć. Kwiat księżycowego drzewa, lód i listowie. Właśnie lód by było można pozbierać, nie, kochani? A gdzie chcemy te pułapki? Tutaj? Gdzieś koło bazy wstawić? Czekaj, przybory do szycia, koła zębaty, zesłop do ten kamienny owoc. O Jezu, ile to jest rzeczy. Dobra. 3, nie będzie. Kwiat księżycowego drzewa i ten. Aha, i łodyga. Ach, nie mógłbym tej łodygi. Oj. Co jest? Nic, drzewce. Drzewce też. O, nic. To pomóc? Nie. Zapłacisz zaraz. Dobra. Tego się nauczymy. Dobrze. Z czego jeszcze się nauczymy? Co to jest ten traveler oceaniczny? To mnie zawsze zastanawiało. Co to jest? Damy to do góry, co? Te pułapki. Lampa pokładowa, to wiem co to jest. Właśnie, zaraz będzie noc, bardzo dobrze, dzięki. Tutaj w ogóle jakaś strzykawka leży. Dobra, czas na zrzuty. O Jezu! Przestać. Michał? O. Sprowadziłeś kumpli? Ja mam z nim pogadać po swojemu? Ogólnie chciałem je na pająki wysłać, ale jest ciemno. I jest mi zimno. No to idź do ognia. Ojku, dobra. Przyzwyczaj. To zgasił światło. Ciekawe. Au. Nie tego. Dobra, to też źle zrobiliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, na bok. Zaraz tamtego wezmę większego, dobra? Bo się tego pozbędę. Uwaga, ognisko. No widzę, nie ogarnę wszystkiego na raz. Dobra, Michał. Tak uda. Au. Oj. Dobra, poczekaj, to się teraz zgubiłem. Przepraszam, ale ja pana tutaj biłem. No. Bo ja po to tutaj psychę odnawiam, a wy mi tutaj rzeczy. Teraz stracę hełm, nie? O! I broń. Oj, straciłem. Dobra. Dobra, wiecie co? Pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, moim zdaniem, musimy sobie zrobić farmę świnek. Po prostu. Au, czemu zawsze ja? Jaka w ogóle wojna. Ale prawie syntron. Au. Dobra, nie ma gościa. Idę spać. Jeszcze 10 sekund. No i... Jestem no i się wyspałeś, nie? Jestem mega głodny. Chcecie trochę leczenia, chłopaki? Jeszcze trochę jedzenia. A. Jeszcze? Starczy. No i fajnie. Dobra, to ja sobie kłódki pozbieram i ten. Pułapki zróbcie trochę z dala od bazy, żeby potem czerwone psy nie spaliły. Dzięki wielkie za info, Szymon. Czyli jeszcze te pułapki musimy dać? Już teraz? No na pewno. To znaczy? Ile my mamy? To... Ojejku. Nie, no to chyba nie spalą, co? 76 żywych kłód mamy, chłopaki. Gdzie ty je masz? Tutaj. Okej. Dobra, słuchajcie, jest taka sprawa, że można by było po pierwsze trawy nazbierać. Nie wiem, czy mamy. Już wszystko zabrałem. Aha. Powinniście zacząć używać tych mieczy. Czekaj. Wait. Tych mrocznych mieczy od magii. No dobra. Co potrzebujemy? 4 króliki, 4 deski i los cylindros. A na los cylindros potrzebujemy 6 pajęczyn. No to to można zrobić. Tego jest od domu. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ktoś ma pajęczyny odłożone gdzieś, gdzie nie powinny być. Bo wątpię, żebyśmy mieli ich tylko 14 sztuk. Tak, gdzieś chyba. Tutaj może jest ten? Nie, nie ma. Wiecie w ogóle, że my mamy zimowe czapki w skrzyni, nie? Nie. Ale mamy! Po co? No i tak używamy. O, lina. Jest tam no jeszcze tak spojrzę, może gdzie wy tutaj ten bałagan robiliście? No nie. Dobra, strzykawkę do tej sercowej skrzyni. Nie, no to mamy tylko tyle. No i niech będzie. Dobra, robimy kapelusik. No i jest fajnie. Dobra. Zostawić ja wiem, użyć że listowie. Jeszcze raz? Użyć lód jako wypełniacza czy listowia teraz? Wiesz co? Chyba listowia, nie? Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba lód. Chyba lód. No to i tak mamy 5 lodów tylko. Jakoś nie zaszalejemy. Ale tam, aha, gdzie są pająki, tam są. Dobra. Wiesz co, no to dobra, powiedzmy, że listowia, ja tylko muszę się dowiedzieć ile... Bo ja bym chciał z tego listowia, wiesz, porobić te... Ojku, jak to się nazywa? Osłonki. Na łódkę. Nie wiem, czy jest sens, no dobra, no robić. O, tu są jakieś sieci pajęcze. Leżą na chlebie. A to ja wyrzuciłem chyba. Miałem czas. Akurat 8, no ale dobrze, nie ma problemu, to ja mogę tam sprzątać po was. Dobra, potrzebujemy 4 króliki i najlepiej trawy. Czy ewentualnie ktoś z was ma ochotę, nie wiem, iść na trawę? Już, aha, no ale iść. Chyba jakąś robaczą, tak, robaczą norą, nie? Gdzieś się można było przeteleportować tam na tym pustyni. Chyba tak. Czekaj, patrzę, nie wiem, tutaj... Nie wiem, czy tutaj koło tego mugos, jak się szuma, muchu smoka. Dobra, to na razie tutaj wrzucimy, bo ja muszę iść z drugą rundą tych, nie? No, jak to się nazywa? Aha. Wiesz co, 3 listowia i 3 trawy są potrzebne do zrobienia tej osłonki na łódkę. Och nie, znowu dokucza mi głód. Już trochę mniej. Ja i znowu kliknąłem B, nie? Dobra, jeszcze przed nocą spróbuję tam dolecieć. Gdzie dobra, zostawiam się listowie, tak? W takim razie. No, tylko że trawy. Ktoś by musiał polecić po trawę. To ja mógłby skoczyć. Bo ja mam teraz 12 sztuk u siebie. Ja mam 50, 51. Dobra, Michał, tylko nie zapomnij o lampce, nie? Nie mam. No to ja się wróć. Jest skrzynka z lampkami. Tutaj też jest lód. Wiecie co, ja chyba to wykorzystam, żeby sobie podreperować. Dobrze, podreperuj sobie cicho. A gdzie macie farmę trawy i patyków? Właśnie, gdzie jest farma patyków? Bo farmę trawy to my mamy przecież. No gdzieś się podziała. O, jest sieć pajęcza, jest ta łodyga tego, księżycowy odłamek. Dryfujące drewno zostawimy, glebę na razie też. Co my tutaj jeszcze mamy? To jeszcze 2. Przybory do szycia się przydadzą, zestaw do steru koło zębate też się jeszcze przyda, powiedzmy. Tutaj te drewno dryfujące zostawimy. Nie, jeden staw zostawimy, drugi sobie weźmiemy. Stąd weźmiemy węgiel, żeby tak nie było brzydko. No dobra. Jeszcze pozbieram tutaj trochę, cicho pająk. Trochę pozbieram tutaj drewienek. Czas? No spokojnie. No tak przypominam tylko. Dobrze, dobrze, ja widzę. O i dostaliśmy od Szymona, napij się, bo zasychasz. Więc się przy okazji napijemy. Mhm. Chciałem powiedzieć, że proszę mnie nie atakować, bo ja piję, nie? Dobra, o, patyczki, patyczki. Ja tych patyczków nie mam za dużo? Nie, nie mam. W sumie mógłbym nawet ich mieć trochę więcej. Ale powiem wam, bieganie jeszcze Vortoxem z tą szybką laską to już jest super, nie? Tak, wiecie, coś z tyłu... Matkieł wrócił! A i nie utopił się. Dobra, ja go pogonię trochę. Czemu psy mnie gonią? Psy? Tak. Czemu psy cię gonią? Psy od makakła mnie gonią. A już chyba przestały. Nie, nie przestały. Haha, ale was minąłem. No i co teraz? Nie mam cię czym bić! To tym ba... Nie widzę, gdzie mam lampkę. Bye bye, Rafał. Nie, nie rób mi tego. Umarłem. Aha, bo ja lampę swoją tobie oddałem, Michał. A ja nie mam. A mam. Dobra. Tu jestem. Byle szybko, bo mi się rzeczy psują. Gdzie wy jesteście? Chyba Rafał jest... Ten mówię, Rafał. Michał, to jest w bazie. Bliżej. Nie jestem w bazie, zbieram trawę. Ja jestem trochę daleko od bazy. Bardzo daleko. Ale mogę przyjść robaczonorą, jeżeli... Bo ty, Michał, jesteś tam koło Smaka, nie? Ja jestem na pustyni. No to już idę. Dobra. No... Muszę wrócić teraz specjalnie. Ale już, powiem ci, dla tego widoku już było warto, nie? Już. Dzięki. Widzę, że mam słodkiego ducha. Nie pójdę bezczynnie. Jeszcze raz to. Nie, mi się nie spieszy. Nie spieszy ci się? Weź no dobra. O, tutaj króliczki. O, tu pułapki wezmę po rowie. Dobra, już mam. Już wiem cię. Gdzie dosyć blisko pójść. Robalonorum. Robaczonorum. Robaczo czy robalo? Gdzie ona jest? Jak ona się nazywa? Robalo. Robalo. Tak, jak najbardziej. No bo ja sobie tutaj tak, wiesz. Bardzo lecę biegnę, jak to mówisz. No mówię, Michał, będzie bliżej, to nie. O. Taekwondo. O! Ale Kuba, zobacz to. O, szersze nieco. O, jak fajnie. Oj, zimno. Ajaj. No. Ajajajaj. Oj, oj, oj. Ostatni raz wyszedłem z domu bez latarki. Tutaj, ta skrzynia piękna. Uwaga, czekaj, psy. Gdzie psy? Od no makła, ty, biją naszego tego! Szybko! Kogo? Bo nam zabiją tego! Glumara? Nie, no skrzynka nam zabiją. Czemu ja go w ogóle nie wziąłem? No szybko idź tam do nich! No co? Zagruj ich! Zamroziło mnie. No widzę. Ale padły. No dobrze, on się zdąży zregenerować. Jeju. Dobra, odżyj mnie. Przyjacielu. I weź od razu mi strzykawę zapuść. Gdzie to jest? Weź. Ła! No ja mogę. Czekaj. Widłami? Widłami go. Oh yeah. Czekaj, fabulo. 30 mg. Daj wszystko? Nie. Czemu mogę? Dobra. Mogę ci dać, nie mogę. Mogę ci dać albo uleczyć siebie. Uleczyłem się. Bardzo ci dziękuję. Uratowałeś mi życie. Idę. Dasz radę? No tak, daleko nie miałem. A, tylko że teraz jeszcze się robi zimno. No, tak by wychodziło. Zima jest zimno. Dobra. Grzeju mnie. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Co? Daj, dorzucę śluzu. Dobra, o, to jest dobra myśl. A ja se hapsnę żabuła. Ja to w ogóle powinienem pójść spać, nie? Teraz. Dobra, teraz tak, moment. Co ja mam zrobić? Dałaby mi się czapka jednakowoż. Tak? No. Dobra, byśmy idę po resztę rzeczy. Okej. Okay. Co? Te widły mi tutaj nie pasują w ogóle. Czekaj, gdzie są moje rzeczy? A, tu są. A o co chodzi? Te widły mi tu nie pasują. I ta czapka mi tu nie pasuje. A, to jest akurat trafię na skrzydłkę. No dobra. A czemu ci te widły tutaj nie pasują? Bo zabierają mi miejsce. A, ale już sobie poradziłem, zrzuciłem letnie rzeczy. Dobra. Dobra, ogrzeć się i chyba idę na dół po to co. Czekaj, to miałem. Tutaj? Też może nie, albo może za chwilę. Masz rację, dużo jest tych kłów, ogarów, nie ogarów. Tutaj są lampki, dobrze, to widać. Tutaj są prezenty. A, tutaj są te rzeczy z lunarnej. Zrzućmy sobie to i to. I tą łodygę. Te łodygi to w ogóle jeśli gdzieś... Chyba gdzieś trzeba zasadzić, wiesz, żeby to miało ręce i nogi. Ten zestaw do naprawy tego, do tych odbijaczy to będzie tam. Wiem, że nic normalnego nie powiedziałem. Okej. Okay. Teraz tak. Pewnie szyszki to tutaj w ogóle nie są potrzebne. Po co nam tutaj te szyszki? Kto chce trawę? Ja. Rafał chciał. Ło, panie, dziękować. Wiecie co, ja bym teraz najchętniej też poszedł w kimę. Jeżeli mi pozwolicie. No, idź. Z żarciem trochę słabo. To idę. Dobra, i słuchajcie, i tym samym zrobimy sobie krótką przerwę. A wam, jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to oczywiście zapraszamy was na Twitch.tv/cialnyGD. Bo widzowie, którzy są teraz z nami na żywo, będą po prostu mieli króciutką przerwę, a wy zapewne troszkę dłuższą przerwę. Ale wrócimy oczywiście. Oczywiście. I tutaj widzę, że wszyscy też widzowie właśnie bardzo ładnie was pozdrawiają. Zostawiajcie łapki w górę i oglądajcie shorty, bo ostatnio się pojawiają. Dobra, więc tak jakby żegna się z wami Cialny GD. Michał. I Kuba. Dokładnie. I my się widzimy już za chwilę.